SEO jest nudne, tutaj już jest znak zapytania celowo. To jest prezentacja, z którą przyjechałem do Was tutaj, ale wybaczcie, nie będę opowiadał o takich rzeczach, które prawdopodobnie nieraz słyszeliście, nieraz widzieliście. Optymalizacja nagłówków, wewnętrzne linkowanie, struktury tytułów i tego typu rzeczy, które skutkują tym, że nasza strona jest w top 10 w Google. Nie będę też opowiadał o narzędziach i o case'ach, które mamy naszych klientów, o narzędziach, które i działaniach, które prowadzą do pozycji top 10, generowania dodatkowych wejść i tego wszystkiego, co się wiąże z wyszukiwarkami. Jest to po prostu nudne i mnie to też nudzi. Ja pracuję w tej branży 13 lat i generalnie chyba widziałem już wszystko. Czy jest zatem coś, co może nas zaskoczyć w tym wszystkim, w tym, jakby się wydawało, nudnym środowisku? Być może znacie, to jest to, co widzimy na slajdzie, to jest wynik wyszukiwania grafiki Google. Na frazę Ultimate Business Car, tego nie widać, ale to jest akcja dla, można się domyślić, Volkswagena. Można powiedzieć nudne SEO, tak? Nudne wyniki wyszukiwania grafik. I teraz co można robić dalej? Czy to jest nudne? To jest nudny wynik wyszukiwania na frazę powiązaną z kampanią reklamową Coca-Coli. To jest nudny wynik wyszukiwania na frazę powiązaną z Mentalistem. Szczerze mówiąc, nie oglądam tego serialu, wolałbym tutaj Dextera albo Breaking Bad, ale tak może wyglądać wynik wyszukiwania, nudny wynik wyszukiwania, efekt działań SEO na frazę powiązaną z serialem, tak? No, tydzień przed na przykład sezonem, finałem sezonu, w którym wszystko składa się w całość. Tak, Microsoft ze swoim sztandarowym produktem Windows 8, kafelkowym, i podkreślę jeszcze raz, Microsoft w Google i takie niemałe oko w kierunku Google'a, bawię się na Twoim podwórku i robię to dobrze. To jest YouTube, druga co do popularności wyszukiwarka internetowa na świecie. Fraza Arctic Monkeys, are you mine? Nieistotna, tak wygląda standardowy wynik. Duża sieć szwedzka i kampania reklamowa, która może wpisywać się w tą całą akcję, może wyglądać tak. Skittles, tego nie widać, szczerze mówiąc, zrobiłem to sam, można to zrobić dużo lepiej, bo to jest bardzo pojechany brand, który naprawdę może zaskoczyć i zrobić coś ciekawego. Tak, nowy wymiar SEO. To, co przed chwilą powiedziałem, to jest nic innego jak technikalia. To są rzeczy, które większość agencji, które funkcjonują w Polsce, są w stanie zrobić. Tylko żeby zrealizować taką kampanię marketingową, trzeba czegoś więcej. Trzeba otwarcia po stronie klienta, trzeba kreatywnego podejścia i czegoś, co zauważymy, co możemy wykorzystać. Czyli obserwowanie środowiska i szukanie okazji i wykorzystywanie ich. Zwiększcie oczekiwania wobec swojej agencji SEO. To jest mój postulat. Oprócz liczb i pozycji oczekujcie czegoś więcej, tak? Czyli podejścia kreatywnego. Wymagajcie, aby każda akcja marketingowa miała swoją aktywność i odzwierciedlenie w wynikach wyszukiwania w SEO. Dlaczego o tym mówię? To jest ostatni punkt, ale to jest taki prosty case'ik, który chciałem szybciutko omówić. Większość z Was pewnie słyszała o akcji Lidla w zeszłym roku, lipiec 2012, Pascal kontra Okrasa. Akcja teaserowa, która została uznana za bardzo skuteczną i udaną i prawdopodobnie taka była. Teaser, który ma zainteresować, tak? Który ma pobudzić do myślenia i zastanowienia się, czym jest tak naprawdę to wszystko, co słyszymy w mediach ATL, BTL, w telewizji, w radio, co przekłada się bezpośrednio na zapytania, wyszukiwarkę Google. Te piki, które tutaj widzimy, to jest właśnie połowa lipca i koniec lipca, kiedy ta akcja teaserowa miała swój pik, miała swój po prostu najwyższy moment. Co się stało? Powiedziałem, że ta akcja jest uznana za udaną, za skuteczną i prawdopodobnie tak jest, tylko to, czego mi zabrakło, to landinga, który pozycjonowałby się wysoko i tych użytkowników, którzy pytali o to, czym jest ta akcja, skierowałby na naszą stronę. Oczywiście teaser ma to do siebie, że nie pokazujemy, czym jest, tak? Czym jest cała akcja, ale można było tam umieścić zwykły licznik odliczający do końca akcji i w jakiś sposób te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy pytali o to codziennie, skanałować i wykorzystać. Powiedziałem, że ta strona nie powstała i zabrakło mi jej. Ona powstała tak naprawdę w połowie akcji teaserowej i na potrzeby tej prezentacji przyjmujemy, że nie myśmy ją zrobili. Dziesiątki tysięcy wejść, które ta strona odnotowała na frazy powiązane z Pascal kontra Okrasa pokazują, że potencjały w takiej akcji są i ten trzeci punkt, czyli postulat do Waszej agencji SEO o to, żebyście wymagali, żeby wszystkie akcje marketingowe, które prowadzone są nie tylko online, miały swoje odzwierciedlenie i zabezpieczenie w wynikach SEO. To jest jeszcze informacja o tym, że w momencie trwania reklamy w telewizji 156 osób wchodziło na stronę.
Czy SEO musi być nudne? Dziękuję. Bardzo dziękujemy.